ile żużlowcy nakręcają gazu na starcie, bo pan jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Jak to wygląda w pana przypadku? Różnie. I to zależy od tego, jak to silnik pasuje po podobnym starcie. Czasami idzie z dokrętki, czasami jest trotyl do końca. No, różnie. Zazwyczaj, nawet czasami mechanik się pyta, żeby jak nakręcać. Kurde, nie wiem, bo nie zwróciłem uwagi na to. Ale na pewno u mnie nie jest nigdy cały gaz. Tak? Zawsze taka rezerwa zostaje. Na żużlu jeżdżę 5 lat i przez 5 lat startowałem z pełnego gazu i w tym roku miałem troszeczkę problemy ze startami, gdzie zawsze słynąłem dobrymi startami i miałem dobry refleksu. Może z wiekiem troszkę się traci, ale nie czuję się, żeby refleks mi uciekł. Troszeczkę miałem problemy z tym, że jak puszczałem sprzęgło, to motor wstawał i do góry i nie mogłem się opanować, bo wraz z wstawaniem motoru do góry, łokieć szedł do góry, zamykało się gazu, a to jak osłabia się jeszcze motor, to jeszcze bardziej. No i od jakichś 2-3 tygodni startuję z 3/4 połowy gazu i wraz z momentem puszczenia sprzęgła dokręcam tą końcówkę. Troszkę więcej niż pół gazu i jakby tak zwany start z dokrętki. Więc z czego to wynika? Gdzieś tam za mało lata, jakby wchodziłem w żużel cały czas, jakby stawałem z jednego gazu, tata zawsze mnie nauczył, żeby nakręcać fulla i puszczać sprzęgło, ale już jakby z wiekiem, też doświadczeniem wiem, ile mniej więcej gazu mi potrzeba i kiedyś też próbowałem gdzieś na przykład na twardych torach z mniejszego gazu, na przyczepniejszych całego, ale jakby teraz praktycznie wszędzie startuję w podobny sposób. Czyż zawodników, ile mają nakręcać tego gazu na starcie? Nie ma reguły. Nie ma reguły, zazwyczaj nie mniej jak pół na momencie zielonego światła i z dokrętki na resztę. Czasami więcej, czasami troszkę mniej, czasami się dokręca troszkę później, w zależności od tego toru, w zależności jak jest motocykl do toru dopasowany. Nie ma reguły, to też dużo zależy od czucia zawodnika. To trzeba wyczuć motocykl, jak on się zachowuje na samym momencie i to jest w zależności od tego, kto jaką ma technikę na tym starcie, kto jak się ułoży na silniku i też od silnika dużo. Idealnie to Hans Nielsen startował, a ja nie jestem Hansem, więc jakby przez lata, które jeżdżę, wiadomo, że każdy gdzieś tam ma swoją sylwetkę też i każdy ma swój właśnie sposób na starty. Sam zawodnik musi wyczuć, czy ty możesz mu podpowiedzieć, a zawodnik sam decyduje, co jest dla niego lepsze? No do pewnego etapu, no ja decyduję gdzieś, bo oni jeszcze tego nie czują, ale starsi zawodnicy to jak najbardziej, bo to jest ten próbny start, żeby właśnie to wyczuć i zrobić pod taśmą tak, jak powinno to wyglądać.